Dzień drugi, Frankfurt, jesteśmy po ciężkiej nocy, wiadomo o co chodzi. Jest z nami Kuba z Rolanda, opowie nam trochę o nowościach, które prezentują na tych targach w tym roku. Proszę Cię Kuba, widzę. Cześć, tutaj... no więc jako pierwszy produkcjer już tak się wciąłem. Ależ proszę. Mamy nowy członek serii KC, jest to piecyk, największy piecyk z tej rodziny, oferujący 320 W mocy, 4 kanały wejściowe, de facto 5 wejść stereo, zaspokoi potrzeby zespołu każdego, mam nadzieję. Jest to piecyk dedykowany głównie dla klawiszowców, aczkolwiek ma wejścia mikrofonowe, wbudowane efekty, złącza XLR i można go linkować z innymi piecykami KC w celu uzyskania większej mocy. Powiedz mi Kubo, co za dziwną perkusję widzimy w tym miejscu? A jest to bardzo dziwna perkusja, najnowszy członek rodziny Vidram, jeden z najbardziej przystępnych cenowo modeli, oferujący centralnie umieszczony moduł na nowej ramie MDS-4, która jest nie tylko lekka i kompaktowa, ale bardzo stabilna. Nowością są brzmienia zawarte w tym module, 25 zestawów perkusyjnych, wszystkie można dostosować do własnych potrzeb, ingerować w brzmienie. Oczywiście mamy pad siateczkowy na weblu i przystępne cenowo pady gumowe. Zestaw można rozszerzać o opcjonalny pad lub wymienić talerze na lepsze, wyższy model. Również można zastosować zamiast tradycyjnego padu hi-hata, można użyć VH11, który jest kompatybilny z tym modułem. Oprócz nowego zestawu TD4K mamy przyjemność zaprezentować również nowy program do nauki gry na perkusji, dedykowany dla zestawu najmniejszego HD1. DTH1 jest to software'owy nauczyciel dla perkusji, który pozwala wyćwiczyć precyzję i szybkość grania. Ma wbudowane utwory, które możemy grać tak jak w systemie karaoke, przeskakująca piłeczka pokazuje nam na którym takcie, na której nutce jesteśmy, ale można też ładować własne SMF-y, czyli utwory. Wiele wariantów, wiele trybów nauczania pozwoli wyćwiczyć precyzję. Boss BA-CS10 to nasz nowy mikrofonik stereofoniczny, kompaktowy, lekki, mały, charakteryzujący się bardzo dużą czułością, no i doskonałą jakością dźwięku. Do poprawnej pracy, w ogóle do pracy, wymaga zasilania podanego na jego wtyczkę. Dedykowany jest dla tego miniaturowego rejestratora MicroBR, ale może współpracować z każdym rejestratorem przenośnym. Do nagrywania stereofonicznego, do ujęć ambientów, właściwie do każdego zastosowania, gdzie wymagane jest ujęcie stereofoniczne. I właśnie, jest to taki fortepian miniaturowy na pasku, kontynuacja słynnej serii AX, tym razem zbudowanym modułem brzmieniowym. Ten doskonały instrument zawiera serię skupienie niepowtarzalnych kontrolerów dla prawej ręki. Mamy tutaj zarówno drążek modulacji, jak i pitch bender dotykowy. Z tyłu mamy dwa pokrętła, regulacja filtra i głośności i parę innych bajerów łącznie z kontrolerem podczerwieni. Wbudowane 9 brzmień Supernatural oraz cała masa innych brzmień typu bass, lead, pad i naprawdę no, cała symfonia z tego może wychodzić. Polecam do każdej, szczególnie do klubowej, ale przede wszystkim do disco polo.